Będę miała przyjemność opowiedzieć Państwu o książkach stosowanych antystresowo, o książkach stosowanych jako materiał do walki, pracy, przepracowywania stresu. Poprosiłabym o prezentację. Już można? Ok. Zobaczymy, czy się ładnie przerzuci. Dobrze, jest. Sam pomysł narodził się dzięki pewnej sentencji, która od czasów studenckich towarzyszy mi i powraca co jakiś czas, właściwie bardzo często, w zasadzie ile razy tylko sięgnę po książkę. To jest cytat przypisywany Tomaszowi z Kempis: In omnibus requiem quaesivi et nusquam in veni, nisi in angulo cum libro. Wszędzie szukałem pokoju, spokoju i nigdzie go nie znalazłem, tylko w kątku, w kąciku z książką. To jest właściwie podsumowanie i też punkt wyjścia całego pomysłu na moje dzisiejsze wystąpienie, moją dzisiejszą prezentację. Chciałabym pokazać, jak za pomocą tej książki możemy pracować ze stresem w takim codziennym życiu, w codziennych swoich warunkach. Możemy się też zastanowić, jakie książki i w jaki sposób, kiedy wykorzystujemy do tego samodzielnego pracowania ze stresem i jakie bardziej wyprofilowane, specjalistyczne i jakie tak bardziej codzienne, zwykłe książki wykorzystujemy, możemy wykorzystać, możemy mieć przy sobie jako takie zaplecze antystresowe. Chciałabym zatem opowiedzieć, jak to czytanie na odstresowanie działało kiedyś, działa dzisiaj. Czym jest biblioterapia, bo z biblioterapii tak naprawdę czerpiemy tę myśl o pracy ze stresem za pomocą książki. Po co jest literatura? To jest bardzo istotne pytanie, na które odpowiedź naprawdę należy przemyśleć, chociaż ona paradoksalnie jest bardzo prosta. Tylko warto tę odpowiedź sobie głośno wypowiedzieć. Trzeba też pamiętać, że czytanie nie wymaga fachowców. To jest coś, co czasami w przypadku niektórych czytelników, w przypadku rozmawiania o książkach pojawia się jako takie zastrzeżenie: ja nie jestem fachowcem, nie jestem literaturoznawcą, nie jestem ekspertem, ale do tego, żeby czytać dla siebie, dla przyjemności, tym bardziej dla odstresowania, nie trzeba być fachowcem, może nawet lepiej nie być fachowcem. No i przyjrzymy się temu, jakie książki i w jaki sposób można wykorzystywać, jakie wykorzystujemy, jakie wykorzystują inni, jakie kiedyś były wykorzystywane. Znalazłam też kilka przykładów na to, jak znani, a także czytani może przez nas albo przez naszych znajomych wykorzystywali niekoniecznie oczywiste teksty do tego, żeby się odprężyć, sprawić sobie przyjemność. No i jak sobie możemy zrobić taki zestaw antystresowy, albo jak możemy sobie uświadomić, że już mamy taki swój zestaw antystresowy, do którego sięgamy. Pierwsza rzecz, jak działa w ogóle książka? Kiedy myślimy o tym, co nam książka daje, jak wygląda ten nasz kontakt z książką, co wynosimy z czytania. Oczywiście jest wiedza, poznanie, są jakieś informacje, ale to, co jest bardzo istotne, to przyjemność i rozrywka, która się też pojawia. I to niekoniecznie musi być przyjemność rozumiana wyłącznie w kategorii rozrywki, bo równie dobrze taką przyjemność może nam sprawiać książka, która nie jest rozrywkowa, ale z jakiegoś powodu przeżywamy intelektualną przyjemność w kontakcie z nią. I różne emocje, które są aktualizowane, prowokowane przez te książki, a także doświadczenia zastępcze. To jest powód, dla którego bardzo często lubimy słuchać opowieści. Doświadczamy pewnych wydarzeń, pewnych sytuacji, pewnych ról społecznych, tylko że nie osobiście, więc możemy z nich czerpać, a jednocześnie nie musimy się bać pewnych konsekwencji, które niesie za sobą bycie na przykład danym bohaterem. Jest to oczywiście odskocznie od codzienności, no i bardzo istotna jest relacja, którą nawiązujemy z bohaterami. To doskonale widać po popularności lub braku popularności, szczególnie powieści. Jeżeli bohaterowie są skonstruowani tak, że odnajdujemy w nich siebie, odnajdujemy coś, co jest dla nas bliskie, to my z tymi bohaterami zostajemy nieraz na lata. Jeżeli bohaterowie są dla nas nieadekwatni do naszych potrzeb, są dla nas nierealni, wydają się papierowi, płascy, nierealni, gubimy ich. Czasami w ogóle nie mamy już ochoty mieć z nimi do czynienia. Jedną z inicjatyw, które popularyzują czytanie, a warto pamiętać, że według wielu współczesnych głosów fachowców, którzy badają poziom czytelnictwa, to czytelnictwo spada i spada. Chociaż warto też zwrócić uwagę, że
doświadczenia życiowe często pokazują, że jednak mamy wokół siebie dużo czytających ludzi. W każdym razie jedną z takich akcji promujących czytelnictwo jest działanie Fundacji ABC XXI wieku Cała Polska czyta dzieciom. Fundacja jako swój cel wskazuje wspieranie prawidłowego rozwoju psychicznego, umysłowego i moralnego dzieci i młodzieży. Jeżeli mieli Państwo okazję przyjrzeć się różnym broszurom informacyjnym, które przez ostatnie lata w ramach tej akcji Cała Polska czyta dzieciom wydawano, to w tych broszurach często przywoływano przykłady dzieci, nieraz z różnymi upośledzeniami, niepełnosprawnościami intelektualnymi albo fizycznymi, które dzięki procesowi czytania, regularnego czytania przez rodziców, wspólnego czytania z rodzicami, rozwijały się zaskakująco dobrze, jeśli porównać to z prognozami lekarzy czy terapeutów, i okazywało się, że wbrew swoim niepełnosprawnościom albo wbrew różnym innym trudnościom życiowym, jednak osiągały dobry poziom intelektualny, rozwijały swoje słownictwo, nawiązywały dobry kontakt z rówieśnikami. Okazywało się, że najzwyczajniej w świecie czytanie jest taką samą, może być taką samą formą terapii, jak inne działania terapeutyczne. Jest to więc wyraźne zwrócenie uwagi na to, że książka, tekst, opowieść działają na nas i na poziomie intelektualnym, i na poziomie emocjonalnym. Wśród elementów, które są wymieniane przez fundację w ramach tej akcji Cała Polska czyta dzieciom, pojawia się zwrócenie uwagi na emocje, jakie towarzyszą czytaniu, i na to, jak buduje się relacja między dzieckiem a dorosłym, między człowiekiem a człowiekiem, dzięki czytanym, opowiadanym, wspólnie poznawanym opowieściom, jak poznaje się ten świat i jak ten świat się krok po kroku odkrywa, ale też jak się do tego świata można przygotować dzięki temu, co czytamy. Więc to jest bardzo dobre przypomnienie, dlaczego tak naprawdę w ogóle czytamy i dlaczego w ten sposób działamy. Ja tu sobie jeszcze pozwolę przeskoczyć, bo źle przeskoczyłam. I przejdźmy do pytania, po co jest literatura? Czasami tak specjalnie zadaję to pytanie albo uczniom, albo studentom, no i pojawiają się odpowiedzi, których się można spodziewać, czasami takie mniej spodziewane, ale wśród tych wymienianych odpowiedzi są takie jak po to, żeby się czegoś nauczyć, żeby się czegoś dowiedzieć o świecie, ale też żeby przeżyć przyjemność, żeby się rozerwać, odstresować. I to jest, podsumowując, właśnie właściwy kierunek, to znaczy literatura jest po wszystko. Tak jak tutaj zaznaczyłam, to nie do końca gramatyczne sformułowanie jest zastosowane specjalnie, bo literatura służy nam do wszystkiego. Prawda jest taka, że to my decydujemy, po co jest nam nawet nie literatura całościowo, ale ta dana książka. I ta przyjemność czytania, różnorodnie definiowana, różnorodnie realizowana, jest przyjemnością, której nie powinniśmy wartościować na poziomie to jest lepsza forma przyjemności, to jest gorsza forma przyjemności. Bez względu na to, czy nasze czytanie zwiększa nasz poziom informacji, zwiększa nasz poziom wiedzy o świecie, czy daje nam lepszy ogląd człowieka, czy sprawia, że po prostu się cieszymy, płaczemy, wzruszamy się, nawet wściekamy, bo porusza nas niesprawiedliwość świata albo jakieś inne elementy, które zostają przedstawione, to wszystko jest równie ważne na tym pierwszym poziomie, to znaczy na poziomie tego, że po prostu potrzebujemy czytać, żeby się rozwijać, potrzebujemy czytać, żeby doświadczać czegoś więcej niż tylko nasze codzienne życie i żeby się trochę bardziej otwierać. Ale przyjemność czytania rozumiana jako takie po prostu odprężenie, odstresowanie, czasami mówiąc potocznie odmóżdżenie, jest tak samo ważna i tak samo pełnoprawna, jak każda inna przyjemność płynąca z czytania. Dlatego jeżeli zastanawiamy się, po co nam jest książka, to powinniśmy się zastanawiać, po co nam jest ta konkretna książka, a nie po prostu książka, bo po prostu książka jest nam po wszystko. A po co? O tym decydujemy przy każdym kolejnym czytaniu, każdego kolejnego tekstu. I może być tak, że ten sam tekst jednego dnia czytamy w innym celu, drugiego dnia w innym celu. Każdy z tych celów pokazuje po prostu, że ta książka się dla nas, nam w naszym konkretnym przypadku sprawdza. Jeżeli się w jakimś przypadku nie sprawdza, to albo szukamy innej książki, albo godzimy się z tym, że być może ten kierunek literatury, ten akurat tytuł nie jest tym, który nam spełni nam tę konkretną rolę. Tak więc
nie możemy, to jest bardzo istotne w przypadku myślenia o książce jako narzędziu walki ze stresem, nie możemy tutaj wychodzić z założenia, że są książki lepsze i gorsze do walki ze stresem, do działania antystresowego. One są lepsze i gorsze tylko i wyłącznie dla nas, tylko i wyłącznie w konkretnym przypadku tego, czego my od tych książek potrzebujemy. Jeżeli chcemy przyjrzeć się temu, jak ta literatura w ogóle działa na człowieka, jak opowieści działają na człowieka, to musimy zacząć tak naprawdę od antyku, a w tym przypadku od starożytnej Grecji, czyli od momentu, kiedy zostaje wyraźnie sformułowane pewne pojęcie, które nam pokazuje, co się dzieje, kiedy zapoznajemy się z opowieścią. Starożytna Grecja zdawała sobie sprawę, starożytni Grecy zdawali sobie sprawę z tego, jak na emocje, na psychikę odbiorców, słuchaczy, czytelników działają teksty, opowieści, poezja, dramat. W kolejnych epokach też istniała świadomość tego, chociaż często bardziej podkreślano to, jak negatywnie działają te opowieści, czyli na przykład jak potrafią rozbudzić niepotrzebne, zbędne, grzeszne, niewłaściwe myśli, oczekiwania, pragnienia. Trochę bardziej gubioną myśl o tym, jak pozytywnie ta literatura potrafi oddziałać. Niemniej i tak zdawano sobie sprawę z tego, że tekst oddziałuje na czytelnika, że tekst nigdy nie zostawia czytelnika obojętnego. Zawsze jest jakaś reakcja na plus albo na minus. Starożytni Grecy, a konkretnie Arystoteles, wprowadza pojęcie katharsis. Pojęcie katharsis, które jest pojęciem nie do końca jasno przez Arystotelesa zdefiniowanym, niemniej pojawia się sformułowanie, które powinno nam dużo wytłumaczyć i do którego potem odwołują się późniejsi badacze. Katharsis jest to coś, co zostaje wzbudzone w widzu oglądającym grecką tragedię. To katharsis to jest obudzenie litości i trwogi, które sprawia, że doznajemy takiego ukojenia i zrównoważenia uczuć. Proszę sobie przypomnieć, w momencie, kiedy starożytny widz antyczny ogląda tragedię, zazwyczaj jest to tragedia, która powstaje na podstawie mitu, czyli historii, którą on zna. Tak więc prawdziwym przeżyciem nie jest pytanie, co będzie dalej, bo ponieważ ci nasi Grecy znają mity, więc wiedzą, co będzie dalej. Ale prawdziwym przeżyciem jest oglądanie tego, jak spełnia się na przykład fatum, które ciąży na bohaterze, jak ten bohater dochodzi do momentu takiego kulminacyjnego, krytycznego, kiedy to fatum się wypełnia, to wypełniające się fatum, ten zbliżający się krok po kroku do spełnienia tego fatum bohater i to fatum, które się wypełnia, wywołuje trwogę. Proszę sobie na przykład przypomnieć Edypa, który zbliża się krok po kroku w czasie plagi w Tebach do odkrycia porażającej prawdy, czyli w końcu dochodzi do poznania prawdy o sobie. Dowiaduje się, że on jest tym, który zabił własnego ojca, on jest tym, który się ożenił z własną matką i z własną matką ma dzieci, które są jednocześnie jego braćmi. My o tym wiemy, ponieważ znamy mit, ale obserwujemy Edypa, który ze wszystkich sił starał się wcześniej uniknąć tego losu i ocalić swoich, jak domniemywał, prawdziwych rodziców, ale niestety fatum jest nie do pokonania, fatum podąża, fatum zostaje wypełnione, obserwujemy, jak Edyp dokonuje tych kolejnych czynów, których chciał uniknąć, jak się o tym dowiaduje, wtedy budzi się, odczuwamy trwogę, przerażenie tym, co się stało, co się stać musiało, a także litość, ponieważ w tym wypełniającym się fatum nie ma zamierzonej winy Edypa. Odczuwamy też litość, gdy Edyp sam, dowiedziawszy się prawdy o sobie, wymierza sobie karę, oślepia się, sam domaga się, aby wygnano go z miasta jako osobę, która nie jest godna przebywać w tym mieście i odczuwamy litość dla niego i skumulowanie tego przerażenia, tej trwogi wywołanej losem Edypa i litości, którą odczuwamy w stosunku do Edypa sprawia, że czujemy się oczyszczeni, czujemy oczyszczenie naszych emocji i widz wychodzący z amfiteatru po obejrzeniu tragedii czuje się oczyszczony, przeżył pewne uczucia bardzo intensywnie, w skumulowany sposób, te uczucia pojawiły się, zostały przeżyte i
i uspokoiły się. I ten widz wychodzi właśnie z takim poczuciem ukojenia. To wszystko sprawia tragedia, to wszystko sprawia opowieść, to wszystko później sprawia literatura. Czyli ta świadomość, że emocje, które przeżywamy, są jednocześnie porządkowane w trakcie tego przeżycia, w trakcie tego spotkania z powieścią i potem dokonuje się pewne ich wyciszenie, jest świadomością, która towarzyszy już Grekom. I na bazie tej świadomości będzie potem budowana cała koncepcja biblioterapii. Ale na bazie tej świadomości oczywiście wcześniej sięgamy do kolejnych i kolejnych tekstów literackich w kolejnych epokach. To wyraz katarzys, jak tutaj zwraca uwagę jeden z tłumaczy Arystotelesa, to znaczy dosłownie oczyszczenie, czyli takie oczyszczenie tych emocji. Ono nie jest możliwe, dopóki te emocje nie zostaną wyciągnięte, sprowokowane do takiego głębokiego uderzenia w nas, do takiego, można powiedzieć, że to jest taki swoisty wulkan, który zostaje sprowokowany do tego, żeby wszystko w nim zaczęło buzować, żeby ta lawa, żeby ten wulkan wybuchł i potem ta spływająca i stygnąca lawa to są te emocje, które wybuchają, opadają, pozwalają na to, żebyśmy się oczyścili. I to pojęcie katarzys będzie powracało. Proszę zwrócić uwagę, że według współczesnych biblioterapeutów to pojęcie katarzys można rozumieć na różne sposoby. Ono ma taki efekt właśnie terapeutyczny. Jest to takie oczyszczenie też moralne. My przeżywamy te emocje i oczyszczamy się z pewnych uczuć nie tylko po to, żeby po prostu je przeżyć, ale to też nas w pewien sposób moralnie oczyszcza, w pewien sposób sprawia, że możemy stać się lepszymi ludźmi, pewne rzeczy głębiej zrozumieć, lepiej na nie reagować, bardziej się na nie uwrażliwić. Jest to też nieraz przeżycie mistyczne. To jest coś, co szczególnie można zauważyć w przypadku kontaktu z książkami, które są uznawane za święte księgi, za święte teksty. Takie przeżycie mistyczne towarzyszy wyznawcom danej religii w kontakcie z ich księgą świętą. Takie teksty jak Biblia, Koran czy inne teksty uważane za święte powodują też poruszenie pewnych emocji i stwarzają taką przestrzeń spotkania z Bogiem, spotkania ze Stwórcą, spotkania z wyższym bytem. To też oddziałuje na to, jak czuje się czytelnik, jak buduje sobie pewien swój świat emocjonalny i jak czuje się po kontakcie z tym tekstem. Nie bez powodu zresztą na przykład w średniowieczu ten kontakt ze Słowem Bożym był jednym z takich elementów, które miały wręcz działanie lecznicze dla duszy i nie bez powodu w wielu religiach czy wielu odłamach religii zachęca się do spotkania czy z tekstem świętym, czy z tekstem związanym z tekstem świętym, na przykład tłumaczącym ten tekst albo z żywotami świętych, czy z jakimiś innymi tekstami dotyczącymi tej religii, jako spotkania właśnie z Bogiem, z wyższym bytem, spotkania, które sprawia, że nasze emocje zostają oczyszczone. My skupiamy się lepiej na tym, co dla nas najważniejsze, możemy lepiej zrozumieć te podstawowe wartości. Ale oczywiście takie doświadczenie mistyczne czy takie doświadczenie duchowe nie jest zarezerwowane wyłącznie dla kontaktu z księgami uznawanymi za święte, ponieważ wielu ludzi odnajduje wśród propozycji literackich książkę albo książki, które dla nich prywatnie stają się taką swoistą Biblią. I każdorazowa lektura, całościowa albo fragmentaryczna, sprawia, że te osoby też przeżywają takie doświadczenie duchowe, oczyszczenie duchowe, coś w rodzaju takiego prywatnego katarzys, które doprowadza do uwolnienia pewnych emocji, do ich uporządkowania, do polepszenia takiego samopoczucia i sposobu widzenia świata. Jest to też przeżycie estetyczne oczywiście. Teksty nam się zwyczajnie podobają. To jest istotny element, bo wiele tekstów stanowi dla nas taką formę terapeutyczną, dlatego że po prostu nam się podobają, dobrze nam się je czyta. Szczególnie to dotyczy literatury pięknej. No i jest to też przeżycie takie wręcz hedonistyczne. Tutaj jest miejsce szczególnie na taką zwykłą, banalną rozrywkę, która jednak też jest ważna i która też sprawia, że możemy się odprężyć. Te wszystkie elementy pozwalają na to, żebyśmy traktowali książkę jako taki materiał, narzędzie do odpoczynku, do odprężenia się i to katarzys, które
jak pamiętamy ze szkoły średniej, jest elementem cechującym tragedię grecką, jest tak naprawdę czymś, co cały czas tkwi w literaturze. My nie musimy sobie nawet z tego zdawać sprawy. Wystarczy, że to tam jest i ono się uaktywnia za każdym razem, kiedy wchodzimy w kontakt z książką, albo inaczej, jest możliwość uaktywnienia tego, katarzis, jeżeli ten tekst akurat pasuje nam do tej potrzeby odprężenia, odnalezienia czegoś takiego terapeutycznego. I właśnie w związku z tą terapeutycznością warto przejść do hasła biblioterapia, ponieważ na biblioterapii, czy właśnie biblioterapia pokazuje bardzo wyraźnie to, co my robimy z książkami. To określenie biblioterapia, ono jest dosyć świeże i cała całe rozumienie biblioterapii jako nauki też jest dość świeże, bo ma swoje początki w XX wieku, natomiast swoje początki oficjalne, takie metodologiczne, natomiast tak naprawdę ta biblioterapia jest czymś, co tak jak mówiłam, cały czas nam towarzyszy. Ta biblioterapia się zaczyna, zanim tak naprawdę zaczyna funkcjonować w społeczeństwie powszechnie pismo, bo ta biblioterapia zaczyna się już wcześniej, jako taka opowieścioterapia, jako terapia historią, której słuchamy. Biblioterapia jako pojęcie to jest połączenie dwóch elementów. Biblio, czyli książka, to co dotyczy książki, i terapia, czyli leczenie, kuracja. Czyli po prostu jest to leczenie książką, książko-lecznictwo, tak rozumiane. Jeden z badaczy zwraca uwagę, że medycyna i sztuka wywodzą się z tego samego pnia, to znaczy z magii. Z magii opartej na wierzeniu, że słowo zmienia świat. Jest w języku taka funkcja, którą się nazywa funkcją magiczną. Ta funkcja polega na tym, że wierzymy, że za pomocą słowa zmieniamy świat, chociaż nie mamy na to jakichś takich dowodów, ani tym bardziej nie mamy jakichś takich odgórnych mechanizmów, które pozwalają nam to weryfikować. Elementem takiej magii, wierzenia w magię języka, w tę funkcję magiczną, jest na przykład banalne dzień dobry albo miłego dnia. To są takie słowa, które być może trochę już wytraciły dla nas dzisiaj ten pierwotny sens, ale to są tak naprawdę życzenia tego, żeby było dobrze. Tak samo życzenia związane z urodzinami, z jakimiś świętami. To są wszystko sformuły, które się opierają na magicznej funkcji języka, czyli na takim przekonaniu, że jeżeli złożymy komuś życzenia czegoś dobrego, powiemy, że trzymamy za niego kciuki, że dobrze mu życzymy, to się spełni. Tak samo oczywiście w drugą stronę, jeżeli życzymy komuś czegoś złego, to nasze przekleństwa rzucone w kierunku tej osoby, przekleństwa w rodzaju mam nadzieję, że to ci się nie spełni, mam nadzieję, że los cię ukaże za to, co robisz. To są takie nasze wciąż oparte na magii języka wierzenia, że być może to złe, które przekażą słownie, też się spełni. Oczywiście biblioterapia skupia się na tym, co dobre. Tak więc jest i tutaj to myślenie o magii języka, tym razem ta magia spełnia się poprzez opowiadanie historii. Jak Państwo widzą, po raz pierwszy ten termin biblioterapia pojawił się w 1916 roku. W 1920 roku pojawiło się to hasło w słowniku oksfordzkim, ale tak naprawdę musiało poczekać jeszcze dosyć długo, bo do początku lat 60., ponieważ pierwsza definicja biblioterapii pojawia się dopiero w 1961 roku i proszę posłuchać, jak ona brzmi. Użycie wyselekcjonowanych materiałów czytelniczych jako pomocy terapeutycznej w medycynie i psychiatrii. Więc zostają połączone oba obszary, i medycyna, i psychiatria, czyli i ciało, i umysł. Także poradnictwo w rozwiązywaniu problemów osobistych przez ukierunkowane czytanie. Kilka lat później Amerykańskie Stowarzyszenie Bibliotekarzy przyjmuje tę definicję jako oficjalną, a potem pod koniec lat 70. pojawia się pierwsza książka poświęcona biblioterapii, już tak ujmowanej naukowo. I ta cała koncepcja biblioterapii opiera się na stwierdzeniu Caroline Schrodz. Caroline Schrodz, która jest nazywana nieraz matką biblioterapii. Caroline Schrodz stwierdza, że istnieją powiązania pomiędzy tym estetycznym przeżyciem, którego doświadczamy w kontakcie z książką, a właśnie psychoterapią. Tak więc to, co czytamy, i wrażenia, jakie na nas te czytane teksty robią, mają siłę,
którą może mieć którą ma terapia. Odpowiednio zastosowane mogą mieć funkcję terapeutyczną. W biblioterapii wskazano trzy takie etapy, które sprawiają, że ta biblioterapia w ogóle działa, rozpoczyna się, rozwija i doprowadza do pewnego efektu. Jeżeli teraz pomyślimy o naszym takim codziennym czytaniu, to zobaczymy, że my tak naprawdę te etapy wielokrotnie przechodzimy. Pierwszy etap to jest identyfikacja. Identyfikujemy się z bohaterem, z wydarzeniem, z losem, rozpoznajemy siebie w opowieści, rozpoznajemy siebie w tekście. To jest ten moment, kiedy możemy stwierdzić, że dokonuje się pewna weryfikacja działania danego tekstu. Jeżeli dany bohater jest dla nas niewiarygodny, nieciekawy, nieautentyczny, to ta identyfikacja się nie dokona. Ten sam tekst czytany przez inną osobę może od razu aktywować identyfikację, ponieważ ta osoba odnajdzie się w tym bohaterze. Tak więc identyfikujemy się. Potem przeżywamy to katarzys, odreagowujemy napięcie. To, co przechodzi bohater, sytuacje, które się wydarzają, problemy, przed którymi staje, wybory i decyzje, które musi podjąć, których musi dokonać, one wszystkie sprawiają, że przeżywamy właśnie z jednej strony trwogę, przerażenie, wzbudzenie, poruszenie silnych emocji, z drugiej strony litość, ale może też zachwyt, współczucie, kibicujemy albo mamy nadzieję, że nie zrobi czegoś. Przeżywamy bardzo intensywnie to, co on przeżywa i co on robi. A potem na końcu odczuwamy pewnego rodzaju oczyszczenie, ukojenie i wtedy następuje ten ostatni etap, czyli wgląd. To jest ten moment, kiedy zaczynamy głębiej spoglądać w siebie. Tutaj jest to sformułowane jako odkrywanie i pogłębianie wewnętrznego świata czytelnika w trakcie kontaktu z dziełem literackim. Można by powiedzieć, że jest to taki moment, kiedy już po przeżyciu emocjonalnym tego, co spotyka bohatera, zaczynamy uważniej patrzeć w samych siebie jako czytelników, jako odbiorców, jako osoby identyfikujące się z tym bohaterem i zaczynamy czerpać czasem inspiracje, czasem widzimy jakiś przykład albo antyprzykład. Zaczynamy się zastanawiać, co z tego, co zobaczyliśmy w tym bohaterze jako osobie bliskiej nam i w jego działaniach, które wzbudzają w nas emocje, co w tym wszystkim jest dla nas wartościowe, pomocne, być może kierujące albo stopujące nas, powstrzymujące przed czymś albo zachęcające. Tak więc jeżeli obserwujemy bohatera, który ma taki problem jak my, który jest nam bliski, przeżywamy jego emocje, tak jakby był jego przeżycia, tak jakby to było nasze własne, to później po wszystkim jesteśmy w stanie wykorzystać to, co zostało przeżyte, to, co odczuwaliśmy w codziennym życiu. I ten wgląd jest już takim etapem o wiele bardziej wyciszonym, można powiedzieć wręcz takim kontemplacyjnym i on się może wydłużać. On może być wydłużony w czasie, ponieważ możemy wracać do tego, co odczuwaliśmy przez bohatera danej historii. Możemy wracać wielokrotnie, możemy to przetrawiać w myślach, w emocjach, możemy się nad tym zastanawiać, możemy powracać do tego tekstu kilka razy albo nawet kilkanaście razy, żeby jeszcze raz tych emocji doświadczyć i jeszcze raz zajrzeć dzięki temu w głąb siebie. I na tych działaniach opiera się biblioterapia, zakłada bowiem, że dzięki temu, że przeżywamy zastępczo poprzez bohatera jakieś emocje, przechodzimy przez jakieś sytuacje, możemy też spojrzeć trochę z boku na cały problem, możemy spojrzeć na samych siebie jako osoby przeżywające ten problem trochę z boku. Możemy nabrać odrobinę dystansu, możemy zobaczyć, na ile pasują nam pewne rozwiązania, a na ile nam nie pasują, na ile to, co robi bohater, jest właściwe albo niewłaściwe, czy jest możliwe, żebyśmy zastosowali podobne rozwiązania albo żebyśmy poszukali innych rozwiązań. Na tej podstawie zatem działa biblioterapia. Biblioterapia wyróżnia kilka swoich odmian. Przede wszystkim według specjalności mamy taką biblioterapię kliniczną i biblioterapię wychowawczą, albo czasem nazywaną rozwojową. Ta kliniczna skupia się na osobach chorych, na osobach, które potrzebują konkretnej pomocy medycznej, psychiatrycznej. Tekst wówczas jest wykorzystywany też przez fachowców, na przykład terapeutów, psychoterapeutów, ale też jest taka biblioterapia rozwojowa, czyli albo wychowawcza, czyli biblioterapia, która zakłada, że bez względu na to, czy potrzebujemy jakiejś pomocy medycznej, czy nie, czy jesteśmy z punktu widzenia medycyny zdrowi, czy nie,
ta książka może nam towarzyszyć w rozwoju, właśnie w rozwoju emocjonalnym, w rozwoju życiowym. Możemy ją traktować jako wsparcie w różnorodnych problemach. I to jest funkcja biblioterapeutyczna, która tak naprawdę zaczyna działać od początku kontaktu, jeszcze naszego kontaktu jako dziecka z książką. I to jest funkcja, którą możemy wykorzystywać przez całe życie i do której nie potrzebujemy zupełnie fachowców, ponieważ sami możemy po to sięgnąć. Ta biblioterapia też się dzieli na typy tekstów. Jest biblioterapia, baśnio- i bajkoterapia, jest też poezjoterapia. Tak więc różnego rodzaju teksty mogą tutaj zadziałać. To przeżycie estetyczne, o którym mówiła Caroline Schroetz, to przeżycie estetyczne, które ma taki charakter zbliżający kontakt z książką do terapii, ma też pewne swoje etapy. Te etapy tak naprawdę nawiązują do tej koncepcji identyfikacja, katarzis, wgląd. Mamy to przeżycie intensywnej przyjemności, dzięki temu, że czytamy jakiś tekst. Mamy potem ten skupiony ogląd, skupiamy się na tekście, przeżywamy ten tekst bardzo głęboko, przeżywamy te emocje, które towarzyszą czytaniu, a potem następuje to uspokojenie, kiedy możemy dokonać takiego wyciszonego, ale pogłębionego, nieraz bardzo intymnego kontemplowania danego dzieła. Oczywiście ta przyjemność estetyczna nie oznacza, że tekst musi być wesoły czy lekki. To może być wręcz przeciwnie, tekst trudny, tak zwany ciężki tekst. To może być tekst, który porusza w nas różne bolesne myśli, ale sprawia nam przyjemność w taki sposób intelektualny. Przeżywamy go i to, co przeżywamy, jest dla nas tak wartościowe, że nawet jeśli boli, to i tak chcemy to przeżyć. Chcemy to przeżyć właśnie w ten sposób, właśnie z tym tekstem i później chcemy się móc nad tym pochylić, zastanowić, chcemy do tego powracać. To też jest istotne, kiedy myślimy o tym, jak działają na emocje książki, to warto pamiętać, że te emocje z nami zostają. I my do tych emocji wracamy. To też tłumaczy, dlaczego my wracamy do niektórych książek nawet wielokrotnie. Bo emocje, które zostały tam poruszone i doznania, które przeżyliśmy, są tak istotne dla nas, tak przyjemne albo tak poruszające, tak ważne, że chcemy jeszcze raz. Ufamy tej książce i wracamy do niej, tak jak niektórzy wracają nawet po kilku latach do swojego zaufanego terapeuty, bo wiemy, że to spotkanie z tym konkretnym terapeutą, z tym konkretnym tekstem, da nam coś ważnego, sprawi, że przeżyjemy może to samo, może coś innego, ale przeżyjemy to w taki sposób, który jest wart zaryzykowania. Tak więc książka jako narzędzie biblioterapii jest czymś, co wpływa na emocje, pozwala na to, żebyśmy się utożsamiali z bohaterem, z sytuacją, z czasem, z historią. Możemy spojrzeć nieco z boku na pewne problemy. To jest szczególnie ważne wtedy, kiedy mówimy o jakichś trudnych przeżyciach, przy których niekoniecznie chcemy albo potrafimy mówić we własnym imieniu. Wtedy się okazuje, że bohater tekstu, który jest dla nas takim tekstem terapeutycznym, może za nas cierpieć, za nas przeżywać rzeczy, które my musimy sobie przepracować. A jego przepracowanie może być dla nas pierwszym krokiem do samodzielnego przepracowania albo nawet do przyznania w ogóle, że rzeczywiście potrzebujemy przepracowania czegoś, potrzebujemy jakiejś pomocy, mamy jakiś problem. No i teraz pojawia się pytanie, jaka książka jest dobra do biblioterapii? I właśnie odpowiedź brzmi każda. Nie ma książek dobrych i złych do biblioterapii, są tylko książki dobre i złe dla mnie do biblioterapii. Są książki, które będą na mnie działać terapeutycznie w takim bardziej profesjonalnym czy fachowym zakresie, a są książki, które będą działały w taki sposób, można powiedzieć, popularno-terapeutyczny, ale i tak będą dla mnie z jakiegoś powodu ważne. Tak więc szukanie tej dobrej książki do biblioterapii jest tak naprawdę szukaniem książki do danego problemu, do danej potrzeby, do danej sytuacji, w której ja teraz obecnie jestem. No i co jest bardzo dobre? To, że nie musimy być ani biblioterapeutą, ani w ogóle terapeutą, żeby stosować książkę jako takie narzędzie terapeutyczne, żeby wykorzystywać książkę do walki z własnym stresem, a czasami ze stresem bliskich. Na szczęście, dlatego że czytanie jest działaniem, czytanie jest przeżyciem, które powinno być dostępne dla każdego, więc to takie antystresowe, terapeutyczne, pozytywne oddziaływanie lektury, książki, literatury też jest czymś, co jest dostępne dla każdego, musi być dostępne dla każdego. To jest ta podstawa
udanego kontaktu z literaturą. Każdy z nas ma prawo do tego kontaktu i nie ogranicza nas nic poza naszymi własnymi preferencjami czytelniczymi. Co czytano w dawnych epokach? W dawnych epokach Biblia, żywoty świętych, teksty święte to był jeden z takich ważnych, terapeutycznych, oddziałujących między innymi na stres tekstów. W starożytności najpierw opowiadane, wysłuchiwane, potem też czytane eposy antyczne. Poezja, na silną rolę poezji wskazywali już filozofowie, niektórzy byli tą rolą zachwyceni, tą siłą poezji zachwyceni, niektórzy przerażeni. Poezja bardzo mocno potrafiła oddziałać na nasze zmysły. Opowieści o czynach ważnych postaci. Czasami byli to bohaterowie mitologiczni, czasami były to postacie ze świata historii, ze świata sztuki, czasami były to postacie świętych, czasami byli to zwykli ludzie, niosący za sobą różnorodne elementy. Przekaz był bardzo bogaty, zawierał informacje dotyczące rodzin, dotyczące rodziny, dotyczące historii rodziny, prawidłowych sposobów postępowania i tak dalej. I w kontakcie z taką księgą przekazywaną z ojca na syna, spisywaną przez ojca, potem kontynuowaną przez syna, też można odnaleźć takie elementy terapeutyczne, ponieważ był to taki kontakt międzypokoleniowy. Syn czytał rzeczy zapisane przez swojego ojca i odnajdywał też pewne podpowiedzi, mógł też czuć się uspokojony, upewniony, mógł też mieć takie poczucie kontaktu z nieżyjącym już nawet rodzicem, ponieważ ta księga została spisana właśnie dla dalszych pokoleń, a potem taką księgę przekazywano uzupełnioną, wzbogaconą kolejnymi notatkami dalej. Co czytali znani i też czytani? Tu jest kilka takich zabawnych przykładów. Anne Fadiman, która jest autorką świetnej książki o książkach Ex Libris, okazuje się, że jej takim trochę terapeutycznym, trochę bardzo intymnym nawykiem czytelniczym są książki o tematyce polarnej. Ona w tych książkach o tematyce polarnej odnajduje coś, co buduje porządek jej świata. Ale na przykład, jak się okazuje, George Orwell miał w łazience oprawione roczniki pism kobiecych z lat 60. XIX wieku i przeglądał je w wannie. Kiedy nie pisał swoich powieści, kiedy miał trochę wolnego czasu i brał kąpiel, czytał sobie takie roczniki dla dam z XIX wieku. Philip Larkin, jak się okazuje, gromadził pornografię ze szczególnym uwzględnieniem klapsów w pupę. Najwyraźniej go to odprężało. Jak się okazuje, żona Bolesława Prusa uwielbiała czytać niestety Sienkiewicza, powieści historyczne Sienkiewicza, co było wielkim powodem do zgryzoty dla Bolesława Prusa, który z kolei tych powieści za bardzo nie cenił. Jeżeli przyjrzymy się kryminałom Agaty Christie, to bardzo wiele historii detektywistycznych, które stworzyła, które wymyśliła, opiera się na jakichś wątkach z Szekspira. I kiedy tak się przyjrzeć twórczości Christie, można mieć wrażenie, że w zasadzie ten Szekspir bardzo mocno funkcjonuje w jej świadomości czytelniczej. Krzysztof Warga, jak wyczytałam w zbiorze jego felietonów Polska mistrzem Polski, kiedyś namiętnie czytał literaturę iberoamerykańską i w tej literaturze iberoamerykańskiej odnajdywał takie elementy, które bardzo mocno na niego oddziaływały, które też mogły być odprężające albo mogły dostarczać takiego przeżycia estetycznego. W dzieciństwie czymś takim natomiast były dla niego przygody o Tomku Wilmowskim autorstwa Szklarskiego. Myślę, że każdy z nas ma pewne książki z dzieciństwa, które stanowiły taki trochę taką przestrzeń odrywającą od codzienności, trochę taką przestrzeń odprężającą i niekiedy wracamy do takich książek, bo odnajdujemy w nich jakiś element swojego dzieciństwa, który nas uspokaja, który nas uszczęśliwia, do którego lubimy wracać, albo lubimy wracać do siebie z tego okresu dzieciństwa, kiedy czytaliśmy tę książkę, albo do uczuć, które ta książka w nas budziła. No ale pojawia się pytanie, dlaczego właściwie ta książka odstresowuje? To, że może działać terapeutycznie, to jest może już bardziej zrozumiałe. Natomiast dlaczego to działa tak, że ta książka odstresowuje i to niekoniecznie książka, która w założeniu ma być odstresowująca? Tak jak już mówiłam, każdy szuka własnych książek, własnych lektur, więc nie ma jednego typu literatury, która odstresowuje. To odstresowujące, różnorodnie rozumiane, odstresowujące działanie jest czymś, co
działa poprzez różnorodne książki w naszych różnorodnych momentach życia, w zależności od tego, gdzie jesteśmy teraz w życiu, ile mamy lat, co robimy, jakie mamy doświadczenia życiowe, czego potrzebujemy. Nie ma więc jednej książki dobrej i nie ma też książki, która zawsze będzie działała, przynajmniej która na 100% zawsze będzie działać. To my rewidujemy, na ile dane książki działają, my zmieniamy te nasze księgozbiory terapeutyczne. Ważne jest też, żeby pamiętać, że książka, którą czytamy, żeby się odstresować, to niekoniecznie musi być książka, którą określimy mianem literatury wysokiej. Tutaj pojawia się prawo do zawieszenia pytania o wartości literackie, o to, czy to jest literatura wysoka, czy niska, popularna, masowa i tak dalej. To jest po prostu książka, którą czytamy, żeby się odstresować i być może dlatego, że niekoniecznie wpasowuje się w dany nurt literatury wysokiej albo niskiej, w dany nurt literatury, którą warto czytać, którą powinno się czytać, której tak może lepiej nie czytać, bo nie jest zbyt wysokiej jakości. Być może właśnie dlatego, że niekoniecznie dostosowuje się do pewnych schematów albo do pewnych granic, które próbujemy wytyczać w literaturze, być może dlatego właśnie działa odstresowująco i być może dlatego właśnie pozwala nam odnaleźć odprężenie. Wśród książek, które dziś są popularne i często stosowane jako takie odprężacze literackie, znajdują się thrillery i kryminały, ale też opowieści miłosne. Opowieści miłosne, które zazwyczaj kończą się dobrze. Proszę zwrócić uwagę, że klasyczny kryminał też się z zasady kończył dobrze. Takie zresztą były wymogi stawiane na przykład członkom klubu detektywistycznego w okresie międzywojennym i powojennym, do którego należała Agatha Christie. Dzisiejsze thrillery zaczynają to trochę przełamywać, ale jednak lubimy, kiedy historia, która wzbudza w nas dreszczyk, kończy się dobrze, zakładamy, że kochankowie się na końcu połączą i będą szczęśliwi, mordercy zostaną złapani, niewinni będą uniewinnieni i tak dalej. Powieści obyczajowe, w których odnajdujemy swoje własne doświadczenia życiowe, ale też poradniki. Poradniki różnego typu stają się bardzo popularne i też nieraz pozwalają na odprężenie psychiczne, które wywoływane jest między innymi taką myślą, że coś można na to poradzić. Są jakieś metody, żeby sobie ten świat uporządkować. I fantasy, mam wrażenie, że szczególnie popularne wśród młodzieży, chociaż nie tylko. Fantasy, które pozwala odciąć się od takiej zwykłej rzeczywistości i czasami pozwala nam przeżyć coś, czego byśmy nie byli w stanie przeżyć w życiu codziennym, pozwala nam też wejść w role nietypowe, na przykład dla literatury obyczajowej. Wśród tych poradników warto wziąć pod uwagę, że są takie fachowe teksty dla fachowców i niefachowców i chyba te teksty dla niefachowców są szczególnie wartościowe, bo to są takie poradniki, opracowania z psychologii popularno-naukowe, takie, które mają ten naukowy charakter, ale na tyle ten przekaz jest prosty, zbudowany za pomocą języka przystępnego dla niefachowców, że każdy z nas może ten tekst zrozumieć. To są też poradniki z danego zakresu, na przykład poradniki związane z tym, jak budować dobry związek, jak budować dobre relacje, czy z dziećmi, czy z dorosłymi, jak rozwijać się zawodowo, jak sobie poradzić z zarządzaniem czasem, jak sobie poradzić z takimi myślami, muszę, powinnam, wypada i tak dalej, jak po prostu się czasami odciąć i stwierdzić, świat sobie, ja sobie, mam prawo żyć po swojemu, niekoniecznie według wytycznych. No a także takie książki z takiej psychologii popularnej, takiej pop-psychologii, które może nie zawsze dają merytoryczne informacje, ale czasami nas po prostu prężają, nawet jeżeli to jest zbiór pewnych takich aforyzmów, mantr, które sobie powtarzamy, odnajdujemy w nich jakiś element, który nas odpręża. Czasami okazuje się, że jeden cytat, nawet banalny, zdawałoby się oczywisty i taki już opowiedziany 100 tysięcy razy, akurat dla nas w tym momencie, w tym miejscu, w którym jesteśmy, będzie myślą, która pozwoli nam stanąć na nogi, przetrwać, albo poczuć się lepiej, da nam jakąś nadzieję. Jak się zatem tymi książkami odstresowujemy? Oczywiście odstresowujemy się czytając je i to jest w zasadzie pytanie, jak czytamy, żeby się odstresować. Aby się odstresować, przepraszam, coś tam przeskoczyło. Jeżeli
zaczynamy zastanawiać się, czy dana książka jest takim naszym odstresowywaczem, to warto zadać sobie kilka pytań, które nam trochę uporządkują sytuację. To jest taki próbny test. Pierwsza rzecz, przyjemność, ten podstawowy element. Czy kiedy myślimy o tym, że mamy przeczytać tę książkę, ten tytuł, ten gatunek, tego autora, ten typ literatury, czy to nam sprawia przyjemność? Czy na myśl o tym, że po powrocie do domu, po intensywnym tygodniu pracy mam przed sobą do wyboru thriller albo na przykład komedię romantyczną, co mnie bardziej cieszy, co sprawia większą przyjemność? Czy myślę z taką niechęcią, a nie, mam w domu same komedie romantyczne albo same thrillery, czy myślę z takim zachwytem, mam nowy tom opowiadań o duchach i po prostu nie mogę się doczekać, kiedy usiądę, zasłonię wszystkie okna, włączę takie bardzo delikatne światło, włączę jakąś nastrojową muzykę i będę czytać o duchach wędrujących po domach i straszących ludzi i to mi sprawi taką niesamowitą przyjemność. Więc przyjemność jest pierwszą rzeczą. Po drugie, zwłaszcza jeżeli sięgamy do tej książki ponownie, czy ponowna lektura dalej sprawia przyjemność? Są książki, które się czyta raz w życiu i człowiek albo jest zadowolony z tej lektury, ta książka się podobała, albo nie, ale ma taką myśl, że raczej do niej już więcej nie wróci. Są takie książki. Są książki, które czytamy kilkukrotnie, bo na przykład musimy, albo uznajemy, że to nam się przyda, ale są książki, które czytamy nawet kilkunastokrotnie, po prostu dlatego, że mamy ochotę. No i pytanie, czy myśl, że w ogóle mielibyśmy przeczytać jeszcze raz tę książkę, sprawia, że budzi się w nas taki apetyt jak na dobrą czekoladę? Tak, bardzo chętnie, z przyjemnością, dawajcie mi tę książkę. Czy mamy raczej taką myśl, no może niekoniecznie, nie, no od biedy mogłabym, ale w sumie to mi niczego dobrego nie wniesie. Jeżeli jest apetyt na ponowną lekturę tej samej książki, to już jest kolejny sygnał, że tak, ta książka może być takim naszym narzędziem odstresowującym. Kolejna rzecz, czy gdyby to była jedyna książka, którą będziemy czytać, no powiedzmy nie całe życie, ale najbliższy rok, czy dalibyśmy radę to przetrwać, czy nie? Są książki, które gdybym miała je czytać przez najbliższy rok, wyłącznie te książki, no wywołuje to we mnie taką myśl, no może niekoniecznie. Są takie książki, z którymi mogłabym wylądować na bezludnej wyspie i przez resztę życia czytać tylko te książki i wiem, że byłoby fajnie, byłoby przyjemnie, moglibyśmy do siebie wielokrotnie powracać. Książka, która jest książką powrotną, wielokrotnie powracającą i nie boimy się zostać z nią sam na sam, nawet na dłużej, to jest książka, która może być dobrym narzędziem do takiej terapii. Mogę poprosić mój slajd z powrotem, bo tam mam jeszcze jedno pytanie dostawę, dzięki. Czy w momentach stresu sięgamy po tę książkę niemal tak odruchowo? Ja mam takie półki w domu, na których są książki, które wiem, że są moimi książkami odstresowującymi. I kiedy potrzebuję się odstresować, to są półki, do których automatycznie się zbliżam i następuje co najwyżej moment, czy raczej ten autor, czy raczej ta książka, czy raczej ta książka. Więc jeżeli na myśl o stresie, o zmęczeniu, o zdenerwowaniu, przychodzi nam do głowy, tak jak dobra przyjaciółka czy bliski człowiek, ta książka, to znaczy, że tak, to może być to dobre napięcie. I może się zdarzyć jeszcze jedno. Kiedy stres ustępuje, może się też zmniejszyć apetyt na tę książkę czy na ten typ książki, to nie jest konieczne, ale to może się zdarzyć i to może oznaczać, że szczególnie właśnie ten typ literatury sprawdza się w stresie. Na co dzień możemy go nie potrzebować, ale tak jak jako dorośli ludzie czasem wracamy do rodziców na chwilę, żeby nas pocieszyli, wsparli w trudniejszym momencie, no bo jesteśmy dorośli, ale jednak rodzic to rodzic. Tak samo do tej książki wracamy w tych gorszych momentach, wiemy, że ona czeka, chociaż w innych momentach jej tak bardzo nie potrzebujemy. W ten sposób możemy sprawdzić, czy ta książka jest takim naszym narzędziem antystresowym, albo możemy zacząć analizować, jakich książek chcemy szukać do tej antystresowej działalności. Jeżeli na te pytania odpowiedzi są pozytywne, to znaczy, że tak, mamy dobre narzędzie antystresowe w ręku. Więc warto, kiedy szukamy tych książek, które są naszymi antystresowymi narzędziami czytelniczymi, warto przede wszystkim się zastanowić, jakie emocje towarzyszą nam w trakcie czytania i jak wygląda nasz taki codzienny kontakt z tą książką. Czy się właśnie nasila wtedy, kiedy jest nam źle, kiedy ten stres zaczyna w naszym życiu dominować, kumulować się, czy są jakieś konkretne typy, autor, gatunek, epoka,
które styl literacki, które nam pasują. Niekoniecznie to muszą być książki z tego samego zakresu. To mogą być książki bardzo zróżnicowane, ale po prostu z jakiegoś powodu najzwyczajniej w świecie robią na swojej psychice coś dobrego. Więc warto zwrócić na to uwagę. W momencie, kiedy myślimy o antystresowym działaniu książki, trzeba się koniecznie uwolnić od takiego poczucia przymusu i wypadalności. Czyli to trzeba by przeczytać. Nieważne, co trzeba by przeczytać, nieważne, co powinno się, co się znajduje na liście top 10, top 100, top 1000 książek w historii literatury, nie ma przymusu czytania w momencie, kiedy myślimy o książce jako o narzędziu terapeutycznym. Nie ma też czegoś takiego jak wypada, nie wypada, stosowne, niestosowne, kiedy myślimy o książce jako o narzędziu terapeutycznym. Nie ma książek złych i dobrych w tym momencie. Są tylko książki, które działają na nas albo nie działają. Warto też zauważyć, że warto też zwrócić uwagę na to, czy mamy jakiś taki zapas tych książek na gorszy czas. Można sobie zrobić właśnie taką własną półkę, własny kącik literatury antystresowej i dbać o niego. Bez względu na to, czy ten kącik wywołuje na przykład śmiech bliskich albo zdziwienie znajomych, to ty czytasz takie książki. Tak, wtedy, kiedy potrzebuję, czytam takie książki. No, oczywiście warto się otwierać na nowe możliwości, nie zamykać się na inny gatunek, innego autora, warto próbować, ale też bez uczucia przymusu. Jeżeli mamy potrzebę trzymania się tego gatunku, mamy uczucie, że to jest dokładnie to, co było nam potrzebne, to bez względu na to, co myślą inni, zostańmy przy tym i dbajmy o to. Nie bójmy się też wielokrotnej lektury, jeżeli potrzebujemy. Pomyślałam o takich prawach człowieka, który sięga po książkę w momencie stresu, traktuje książkę jako taką zdrową i nieobciążającą żołądka, a cieszącą mózg tabletkę antystresową. Pierwsza rzecz to nie przepraszać za swój zestaw antystresowy. Tak jak nie przepraszamy za to, że potrzebujemy oddychać. Nie usprawiedliwiamy się z powodu tego, co czytamy, bo to są nasze emocje. I cokolwiek czytamy, jeżeli to nam robi na emocje dobrze, to znaczy, że to jest dobry wybór. No i nie rezygnujemy z tych swoich antystresowych preferencji, z tego prostego powodu, że z nas ten stres nigdy nie zrezygnuje. Więc jeżeli mamy jakiekolwiek narzędzie książkowe, które jest antystresowe, to traktujmy je jako dobro, jako taki świetny lek, którego nie musimy nawet wykupić na receptę, możemy tutaj w pełni samodzielnie go stosować, ale należy być też otwartym na to, że w pewnym momencie niektóre książki przestają spełniać tę swoją antystresową funkcję i po prostu warto się z tym pogodzić. Czasem pewne książki już przestają działać, zaczynają działać inne, a czasem pewne książki potrafią działać nawet przez całe życie. To może być jedna książka, nawet jeżeli to jest jedna, jedyna książka, do której po prostu powracamy jak uparci, bez względu na to, gdzie jesteśmy, za każdym razem, kiedy jest nam źle, w porządku. Możemy mieć jedną antystresową książkę, najważniejsze, że działa. Chciałam też pokazać kilka takich moich propozycji wynikających z mojego własnego doświadczenia. Takim, wiem, czcionka jest dość mała, więc tak sobie pozwolę przeczytać. Przede wszystkim takim moim zestawem antystresowym od kilku lat są kryminały i szczególnie thrillery. Czasem w ramach takiego trochę żartu, trochę wyznania mówię, że no, odpręża mnie czytanie o takim, o tym, jak się ludzie zabijają i jak potem sprytny detektyw dochodzi do tego, kto zabił. Ale odpręża mnie też czytanie o tym, jak duchy wędrują po starych domach i straszą ludzi. Niektórych odprężają historie miłosne. Ja uwielbiam kryminały i opowieści grozy. Lubię też taką serię Kot, która jest bardzo kiepskim kryminałem, ale jest taką świetną opowieścią o małej społeczności lokalnej i różnych relacjach, które się w tej społeczności dzieją. A do tego główny bohater jest zapalonym czytelnikiem, ma wielką bibliotekę, pisze felietony i ma dwa przemądrzałe koty. I to wszystko sprawia, że po prostu chce mi się do czasu wrócić do kilku albo nawet kilkunastu tomów, żeby się tak zwyczajnie odprężyć. Kiedy byłam nastolatką, to taką moją biblią była książka Mary Pfeiffer Ocalić Ofelię, czyli jak chronić osobowość dorastających dziewcząt. I to była książka, którą ja w ciągu 4 lat liceum przeczytałam z 10 razy na pewno. Wracałam do biblioteki, wypożyczałam ją ponownie, trzymałam ją tyle, ile się dało, oddawałam, czasami znów przedłużałam, czasem robiłam sobie kilkumiesięczną przerwę, a potem powracałam znowu i czytałam albo całą, albo fragmentami, dlatego że to była książka, w której odnajdywałam swoje ówczesne problemy nastolatek
i rzeczy, o której ta psycholog Mary Pfeiffer pisała, o których mówiła, o których opowiadały też swoimi własnymi słowami albo poprzez jej uwagi różnorodne nastolatki, pozwalały mi uporządkować swój własny nastoletni świat i mam tę książkę, własny egzemplarz do dzisiaj. Już nawet do niej nie wracam, ale ile razy na nią patrzę, przypominam sobie, jak wiele dobrego ta książka zrobiła dla mnie, kiedy byłam nastolatką i jak wiele razy była dla mnie takim prywatnym terapeutą, który nigdy nie osądzał, ale za każdym razem pozwalał coś w sobie znaleźć w moim własnym tempie, w taki sposób, w jaki ja tego potrzebowałam. No i jeszcze jedną z takich książek, czy takich typów są książki o książkach, bo kiedy czytam o tym, jak ludzie piszą o książkach, na przykład felietony Anne Fediman czy Justyny Sobolewskiej o czytaniu, albo felietony dotyczące książek Krzysztofa Wargi, to czuję też takie odprężenie, uspokojenie, to przeżycie estetyczne, o którym mówiła Schrodz, pozwala mi się odprężyć, pozwala mi odstawić ten stres. Ale w ostatnich 2 latach takim moim podstawowym kanonem literatury antystresowej były właśnie thrillery i teraz sobie bardzo przezornie kupuję kolejne i kolejne thrillery, nawet kiedy mogę ich nie czytać przez dłuższy czas, ale wiem, że nadejdzie taki moment, kiedy stres znów się skumuluje, będę potrzebowała się odprężyć i wtedy na przykład w ciągu kilku dni połknę nawet kilkanaście tych thrillerów, to mnie odpręży i potem przez kolejne kilka miesięcy mogę zupełnie do nich nie wrócić, ale po jakimś czasie znowu będę chciała do tych książek powrócić. Wśród takich innych pozycji, propozycji, które obserwuję wśród swoich znajomych, jest na przykład poezja. Dla wielu ludzi, wbrew pozorom, wbrew temu, co myślimy o poezji, a często myślimy, że poezja właściwie już nie jest czytana, dla wielu ludzi poezja jest jednak takim narzędziem, dzięki któremu ich nastrój, ich stres opada, ich nastrój się poprawia, ich emocje się uspokajają. Są ludzie, którzy uwielbiają powieści młodzieżowe, no i te romanse obyczajowe. To widzę na przykład po swojej mamie. Ona ma romanse obyczajowe, ja mam thrillery, obie się w ten sposób możemy odprężyć. W okresie nastoletnim jeszcze poza Ocalić Ofelię sprawdziłam na przykład taką książkę Jak być egoistą Józefa Kirchnera. To jest książka mówiąca o tym, pod tytuł brzmi Jak żyć tak jak chcemy, nawet jeśli innym się to nie podoba. To była też świetna książka pokazująca młodej nastolatce, że można starać się wybierać po swojemu. I ile razy stawałam przed takim dylematem, na ile ja mogę budować swoje życie tak, jak ja bym chciała i kiedy ten stres związany z tym nastoletnim dorastaniem się pogłębiał, to ta książka też mi trochę porządkowała świat, przypominała, że mojego życia nikt za mnie nie przeżyje, więc warto, żebym ja je jednak za siebie przeżyła. Ale też Agata Christie, pamiętam bardzo intensywne czytanie Agaty Christie tuż przed egzaminami dla ósmoklasistów, które pozwoliło mi się tak odprężyć przed tymi egzaminami i potem też przed maturą pozwoliło tak się trochę wyciszyć, uwierzyć, że jednak będzie dobrze, jednak ta matura może nie będzie taka straszna. Teraz znów odkrywam dalej i dalej thrillery, ale odkrywam też kryminały, na przykład Mafaldę autorstwa Kino i Fistaszki Charlesa Schulza. Odkrywam też kryminały dla młodzieży, które również potrafią niesamowicie odprężyć. Moje znajome odkrywają książki dla dzieci, odkrywają książki dla dorosłych, odkrywają powieści historyczne, powieści obyczajowe. Nie wszystkie będą od razu narzędziami antystresowymi. Ale każda z nas zaczyna odkrywać, co sprawia przyjemność w tym dorosłym życiu i co potrafi odprężyć w tym dorosłym życiu. I tak na zakończenie, jak można pomóc dzieciom albo uczniom w odnalezieniu tej książki na stres? Niestety podstawowa zasada jest taka, że musimy im pozwolić zapomnieć o lekturach. W tym sensie, że nie możemy im narzucać książek z kanonu lektur jako narzędzia do odstresowania. W ogóle nie możemy narzucać im książek. Musimy dopuścić tę myśl, że podstawą tych narzędzi książkowych odstresowujących będą książki zupełnie spoza kanonu lektur. Warto na pewno pokazywać, mówić i pokazywać na własnym przykładzie to antystresowe działanie książek i pozwalać na eksperymenty. Czasem podpowiadać, czasem doradzać, ale czasem się też po prostu nie wtrącać. Nawet jeżeli ta książka, którą nastolatek czyta, wydaje nam się bardzo kiepska, być może jemu ta konkretna książka
sprawia szczęście. Pamiętam uczennicę sprzed paru lat, która uwielbiała książki Paulo Coelho, które dla mnie są kompletnie niestrawne, ale ona znalazła jeden tytuł, który stał się jej taką nastoletnią Biblią. Ciągle o tej książce mówiła, ciągle ją czytała jeszcze raz i jeszcze raz i ta książka była dla niej takim mocnym wsparciem psychicznym. Więc to, że ja nie lubię książek Paulo Coelho, nie powinno w żaden sposób wpływać na to, że powinnam przyjąć jej wybór i powinnam być świadoma tego, że po prostu to jest dla niej to narzędzie odstresowujące, to narzędzie, ten konkretny tekst, który pozwala jej porządkować sobie ten swój świat. Być może kiedyś tego Coelho zostawi, a być może będzie do niego jeszcze wracała przez wiele lat. To już jej wybór i jej prawo. Najważniejsze, że ona znalazła coś, co dla niej jest tak istotne. Warto też pamiętać, że ta literatura antystresowa nie powinna się stać polem takich typowych działań szkolnych, typu opracowanie tego i tak dalej, no bo to może zabić to antystresowe działanie, to może zabić tę przyjemność. I ostatnia rzecz, trzeba pamiętać o tym, co niestety nieraz gubimy w procesie dydaktycznym, jeśli chodzi o literaturę, to, że książka jest, kontakt z książką jest przyjemnością. To trudno uchronić czasami, kiedy pracujemy z dziećmi, z młodzieżą w przestrzeni lektur, ale jeżeli tylko nam się uda uchronić to przekonanie, czy przywrócić to przekonanie, że czytanie jest przyjemnością, to na pewno uda nam się też pokazać, że konkretne książki mogą być dla konkretnych uczniów narzędziem antystresowym, pomocą w tym stresie. No i na koniec, jeżeli my sami nie widzimy w książkach narzędzia, które może walczyć ze stresem, może ten stres zniszczyć, to nie możemy oczekiwać, że zobaczy je dziecko. Musimy sami przyjąć książkę jako coś, co może zwalczyć stres, żeby móc pokazać to samo działanie młodszemu pokoleniu. W ten sposób zatem możemy sprawić, że ta książka stanie się czymś pozytywnym. Nie mogę tu przeskoczyć. Więc oczywiście każdego z Państwa chciałabym zachęcić do tego, żeby pomyślał, jakie tytuły czyta, żeby się odprężyć, żeby się z nimi, może z kimś podzielił, może podzielił się sam ze sobą, po prostu sam sobie wyraźnie powiedział, tak, to jest to, co czytam dla odprężenia, pozwalam to sobie czytać dla odprężenia. A jeżeli macie dzieci albo pracujecie z dziećmi, z młodzieżą, to można też spróbować podsunąć im jakąś książkę, która na Was działa, jako narzędzie antystresowe i zaproponować choćby sprawdzenie, czy na ciebie też podziała. Jeśli nie, no to trudno, szukaj dalej. Ale to, co jest najważniejsze, to to, że książka może pogonić ten stres, może być dla nas narzędziem do walki ze stresem. Jakakolwiek to będzie książka, jeżeli działa, to znaczy, że to jest dobra książka. Życzę Państwu takich właśnie antystresowych, dobrych lektur. Dziękuję bardzo.